Hej, czołem. Dzisiaj dwa tematy. Pierwszy temat jest taki, że opowiem, jak w praktyce wygląda stosowanie powiedzenia wojskowego o problemach meldować po wykonaniu zadania. Jak to w praktyce się dzieje, że przełożeni po prostu nie chcą, czy tam nie chce im się, czy nie mogą pomóc po prostu w wykonaniu zadania, mają swoje jakieś tam inne sprawy. Jak to w praktyce wygląda? Bo wielu żołnierzy, na pewno nie tylko szeregowych, ale też podoficerów, często się spotyka z takim podejściem do tematu, do wykonania zadania, że o problemach meldować dopiero po tym, jak to wszystko wykonasz. I jeszcze jedna kwestia, to opowiem o tym, jak wygląda różnica pomiędzy pracą w sztabie jednostki wojskowej, a pracą na pododdziale zmechanizowanym na przykład, bo akurat miałem okazję na batalionie zmechanizowanym służyć jako dowódca plutonu, dowódca kompanii logistycznej też na batalionie zmechanizowanym i powiem, jaka jest różnica pomiędzy, jak już póki pracowałem na batalionie, a później jak poszedłem do sztabu brygady i opowiem po prostu, jakie moje takie pierwsze były spostrzeżenia na temat różnic pomiędzy tym, jak się służy. Dobra, lecimy od początku. Jest po prostu w wojsku takie powiedzenie o problemach meldować po wykonaniu zadania, zresztą bardzo popularne, a jeżeli ktoś lubi to powiedzenie, to oczywiście może koszulkę z tym hasłem dostać na moim sklepie, no ale do rzeczy. Kiedyś miałem taką sytuację po prostu, że będąc dowódcą kompanii, zostałem wyznaczony jeszcze dodatkowo na drugie stanowisko, że też mam być dowódcą kompanii, ale ośrodka szkolenia służby przygotowawczej, bo kiedyś, no nie tak dawno zresztą, parę lat temu, nie było dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, było szkolenie na ośrodku szkolenia służby przygotowawczej, a później po jak się przeszło to szkolenie, to można było starać się na żołnierza zawodowego. No i oczywiście zostałem wyznaczony jako dowódca kompanii, co mnie nie zwalniało z poprzednich obowiązków, z obowiązków dowódcy kompanii zawodowej. Musiałem to po prostu ogarniać na dwóch stanowiskach. Tam czasami zastępował mnie po prostu albo jakiś dowódca plutonu, albo szef kompanii i jakoś to trzeba było po prostu połączyć, a na ośrodku szkolenia służby przygotowawczej po prostu zlepek podoficerów, oficerów z całego batalionu, z całej brygady, żeby to wszystko jakoś po prostu się do przodu kulało i żeby to jakoś zrealizować, żeby żołnierzy przeszkolić. No ale niestety nie każdy może się rozdwoić, a zwłaszcza sprzęt nie może się rozdwoić. No i problem był oczywiście, jak zwykle, z zabezpieczeniem materiałowo-technicznym, czy to do zajęć, bo trzeba było za każdym razem wszystko pożyczać z jednej kompanii zawodowej, z drugiej kompanii zawodowej. Każdy gdzieś tam, zanim zrealizował zajęcia, musiał dzwonić do kumpla, pożycz tamto i tak dalej, i tak dalej. No ale bardzo duży problem też mieliśmy jako tutaj, jako dowódca kompanii miałem z tym, że po prostu nie było komputerów. Jeden komputer miałem na kompanii zawodowej, nie mogłem go zabrać, bo oczywiście szef kompanii musiał z niego korzystać, bo wszystkie kwity w wojsku się pisze w tej chwili drogą elektroniczną, trzeba drukować na papierze, na drukarce, trzeba robić to wszystko na komputerze. No i dlatego było jakieś tam spotkanie z dowódcą brygady i no, dowódca brygady tam wszystkich klepie po pleckach, mówi, że jesteśmy zajebiści i na pewno sobie poradzimy i że wierzy w nas i żebyśmy się przygotowywali i tak dalej, taka gadka motywacyjna. No ale przyszło do pytań, no to się oczywiście pytam, panie szanowny pułkowniku kochany, skąd wziąć komputer i drukarkę na tą naszą nową kompanię, bo przecież nie da się korzystać z dwóch komputerów na raz, zwłaszcza, że jesteśmy w dwóch różnych budynkach. No nie da się tego ogarnąć. Próbowaliśmy, dzwoniliśmy, pytaliśmy, kto ma komputer. Komputery są, ale zepsute. Drukarki są, ale nie mają tuszy i tak dalej. No to oczywiście pan pułkownik, geniusz nad geniuszy, wymyślił, panie poruczniku, kiedyś to się pisało konspekty ręcznie, rozkazy się pisało ręcznie. No to ja już wiedziałem, że nie ma co z debilem rozmawiać, no bo nie chcę tego załatwić. No doszło do tego, że po prostu wziąłem swój prywatny komputer, przynosiłem gdzieś tam, szef ten wyznaczony na kompanię, czyli na ten ośrodek szkolenia służby przygotowawczej, też gdzieś tam sobie, jak to się mówi w wojsku, naruchał, bo to do tego się sprowadza, że jeżeli przełożony nie chce ci pomóc, no to musisz sobie po prostu naruchać. A często przełożony powie po prostu, nie wiem, nie interesuje, sobie naruchaj sobie to. Czyli mówiąc konkretnie, co to znaczy, czyli znajdź, nie interesuje mnie to, masz sam o to zadbać, żeby było, nie interesuje mnie, jak ma być po prostu, nikogo to nie interesuje. No a
Jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o tutaj szkolenie w szkole oficerskiej czy w szkole podoficerskiej, to zawsze przełożeni mówią, że jeżeli stawiasz zadanie żołnierzowi, no to musisz sprawdzić, czy on zrozumiał wykonanie tego zadania, czy na pewno zrozumiał Twoją myśl, zabezpieczyć mu zabezpieczenie jakieś materiałowo-techniczne, żeby mógł wykonać to zadanie, albo wskazać mu miejsce, skąd ma pobrać jakieś tam narzędzia do wykonania tego zadania, skąd ma wziąć pojazd i tak dalej, i tak dalej. Chyba że żołnierz sam jest w stanie to sobie ogarnąć, to sobie ogarnie, ale jak nie jest w stanie tego sobie ogarnąć, bo szuka, pyta, nikt mu nie daje, no to wtedy idzie do przełożonego, no mamy tutaj problemy, chcę wykonać zadanie, ale mam problemy. No ale niestety, jeżeli ty źle postawisz jako na przykład kapral, czy jako młody podporucznik źle żołnierzowi zadanie, no to dostaniesz opierdziel od szczebla wyżej, nie? Że źle postawiłeś zadanie, nie zabezpieczyłeś możliwości wykonania tego zadania, ale jeżeli jest już ten szczebel wyżej, że jest dowódca kompanii, i który ma problemy i jego bezpośrednim przełożonym de facto jest wtedy dowódca jednostki przełożonej, jak się dowódca jednostki wojskowej, jeżeli jest się dowódcą kompanii na takim ośrodku szkolenia służby przygotowawczej, no to bezpośrednim przełożonym jest wtedy, akurat wtedy tak było, nie? Że bezpośrednim przełożonym był dowódca jednostki wojskowej, no i tutaj tego szczebla to nie dotyczy. Tak samo dowódca batalionu, jakby miał problemy, też dowódca jednostki by powiedział, a gówno mnie to obchodzi, weź to masz zrobić i tyle. Także to na najniższych szczeblach, jeżeli kapral postawi żołnierzowi zadanie i żołnierz źle wykona, to kapral ma przechlapane, nie? Jeżeli podporucznik młody, świeży po szkole przyjdzie i źle postawi zadanie, albo dobrze postawi, a żołnierz nie zrozumie, to będzie pytanie wtedy, pretensje do tego podporucznika. Dlaczego nie sprawdziłeś, czy żołnierz zrozumiał to, co mu postawiłeś? Dlaczego nie zabezpieczyłeś mu? No ale tutaj na szczeblach wyżej po prostu, no to nikogo to nie interesuje. Także w praktyce to powinno wyglądać, w teorii przynajmniej tak, że jeżeli się komuś stawia zadanie, no to chyba trzeba jakieś zabezpieczyć to wykonanie, możliwość wykonania tego zadania. No ale nie zawsze tak jest. Zresztą to nie tylko mój osobny przypadek, także tych przypadków jest całe mnóstwo, bo w tej chwili, jeżeli się szkoli dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, no to również jest to zlepek żołnierzy, załóżmy z całego batalionu, którzy mają przeszkolić przez miesiąc dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, i też ci wszyscy żołnierze zawodowi pracują na dwóch stanowiskach naraz, albo jeżeli przychodzą żołnierze rezerwy na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe, no to też się wszystkich bierze, jakiś tam zlepek ludzi z całego batalionu, z całej jednostki, wyznacza się, ty będziesz dowódcą kompanii, ty będziesz zastępcą, ty będziesz tam szkolił, ty będziesz odpowiadał i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zaczyna się praca na tych dwóch stanowiskach, rozliczanie z dwóch stanowisk, a pensja tylko z jednego stanowiska. No tak, to jest wesoło, wesoło w tym wojsku. No jeżeli ktoś z Was ma prywatną firmę na przykład, no to chyba Wam zależy, żeby Wasz podwładny wykonał jakieś tam zadanie, zabezpieczacie mu to. Ja też zatrudniam czasami kogoś do pomocy przy prowadzeniu firmy i też zabezpieczam mu jakieś tam urządzenia, żeby mógł wykonać jakieś tam postawione zadanie. Niestety w wojsku tego nie ma, dlatego są powiedzenia typu meldować o problemach, meldować po wykonaniu zadania, albo jebie mnie to, naruchaj sobie. No tak, to też nawet takie teksty można usłyszeć z ust poważnych panów pułkowników, generałów, nie? Także tutaj to nie jest to, że jak ktoś ma pułkownika, generała, to już wtedy nie przeklina i jest wtedy grzeciutkim, faniutkim dziadziem, nie? To nie to. To nie o to chodzi. Także tak to niestety wygląda z tymi powiedzeniami. A teraz przechodzimy do kolejnego tutaj tematu, czyli jak wygląda praca, czy tam służba na batalionie zmechanizowanym, na pododdziale, na kompanii, a jak to się ma do tego, jak to się pracuje w sztabie. Ja to kiedyś takie porównanie, pierwsze co zauważyłem, przechodząc z pododdziału do sztabu, do pracy w sztabu, do pracy w sekcji operacyjnej brygady, no to mówię, kurde, tutaj jest rzeczywiście różnica, bo tak, można to porównać do czasów średniowiecznych, że sztab jednostki wojskowej to jest zamczysko, nie? Tam jest król, czyli dowódca jednostki, dowódca brygady, są tam jacyś paziowie, którzy biegają wokół niego, jest tam jego zastępca, tak? Czy jest tam cała świta, szlachta i tak dalej, sobie oni siedzą w tym zamczysku, wszystko mają pięknie, mają wszystko podane, tak? Kiedy chcą i tak dalej. Nie muszą się martwić, że nie będzie kartek do drukarki, nie muszą się martwić, że nie będzie tuszu w drukarce. Nie muszą się martwić o żadne komputery, bo ja na przykład miałem 3 komputery w jednej kancelarii, a nas było 2, a były 3 komputery. No ale na pododdziałach mają na 3, mają 1 komputer, załóżmy. Tak to bywa.
i tam nie ma tych komputerów, nie ma, jest problem zawsze ze środkami piśmienniczo-papierowymi i tak dalej. No, sztab to wszystko ma, na pododdziałach tego nie ma, bo wiadomo, tam jest sztab, a plebs. Plebs siedzi poza zamkiem, muszą orać pole i tak dalej. Także te zmechole idą w pole, orają pole, tak jak kiedyś chłopstwo sobie orało ziemię, a w zamczysku siedziała szlachta i tak dalej. Także tutaj średniowiecze, można porównać to śmiało do średniowiecza, gdzie jest zamczysko. I jak się dostaniesz już do zamczyska, to wiadomo, że będziesz miał lepiej. Będziesz miał, pójdziesz do magazynu mundurowego, dostaniesz oczywiście najnowszy wzór munduru, nowe buty i tak dalej. A jeżeli przyjdzie paś, który jest na pododdziale zmechanizowanym, przyjdzie taki chłop spoza zamczyska, no to niestety nie dostanie. I tak to wszystko wygląda, tak to można śmiało porównać i rzeczywiście tak było. Jeżeli tutaj służyłem na pododdziale zmechanizowanym, no to były bardzo często problemy z umundurowaniem gdzieś tam do magazynu broni. Zawsze, te problemy zawsze były, a teraz się po prostu nasiliły, nie? Że teraz to w ogóle już nic nie ma chyba w tych magazynach mundurowych. Nawet problemy były dla dowódców plutonu, dla dowódców kompanii, gdzie teoretycznie oficer, tak, idzie, no jestem oficerem super eleganckim i też chcę mieć nowy mundur. Nie ma, najpierw trzeba mundurować sztab brygady, najpierw dowódcę brygady, a później dopiero całe chłopstwo, które tam ora pole gdzieś tam na pasie taktycznym. Także tak to wygląda. Oczywiście jeżeli chodzi o pracę w sztabie, to też warto zauważyć, że tak, rano przychodzisz, praca w sztabie elegancko, nie musisz się śpieszyć z wydawaniem broni, z magazynu broni, nie musisz się śpieszyć, żeby iść na apel poranny, który jest od o 7.30, później zacząć punktualnie zajęcia o godzinie 8.00, nie musisz się śpieszyć, nie martwisz się o to, że masz w przypadku, załóżmy, dowódcy drużyny 10 chłopa na karku, w przypadku dowódcy plutonu kilkunastu albo kilkudziesięciu chłopa na karku, a w przypadku dowódcy kompanii musisz się martwić o to, żeby kilkadziesiąt tych łbów wyszło punktualnie na zajęcia. Bo zaraz jakaś kontrola ci przyjdzie ze sztabu, oczywiście, bo kawkę już sobie wypili i przyjdą, o 7 przyjdą do roboty, kawkę wypili, o 8 idą na kontrolę zajęć, sprawdzić, czy cała kompania zmechanizowana, załóżmy, jest punktualnie na zajęciach, a oni jeszcze pobierają broń z magazynu broni. No skandal po prostu, jak tak może być? Także tutaj jest to, że w sztabie batalionu nie ma, w sztabie brygady nie ma takiej gonitwy, jeżeli chodzi o to, o przyjście do pracy. Kawusia na spokojnie, później można sobie iść o godzinie 7.30, bo nie ma tego apelu, no to można, sztab sobie może iść elegancko, gdzieś tam pobiegać na bieżnię, albo na siłownię sobie troszkę poćwiczyć, albo poboksować na worek, na halę sportową. Także tutaj jest pod tym względem o wiele fajniej, bo nie ma tej gonitwy. A później załóżmy jest tak, że ciebie kontrolowali, bo byłeś gdzieś tam na pododdziale, i miałeś żołnierzy, musiałeś zorganizować zajęcia, jak ja byłem na przykład dowódcą plutonu, później dowódcą kompanii, albo ktoś tam jest dowódcą drużyny, czy szefem kompanii i tam musi prowadzić jakieś zajęcia, no to oczywiście sztab brygady często przychodzi na kontrolę. Ja też często przychodziłem na kontrolę i po prostu jest taka różnica, żołnierze, załóżmy, od rana na mrozie gdzieś tam, bo warunki są w listopad, grudzień, styczeń, luty, takie miesiące, no to wtedy wiadomo, mróz, zimno, żołnierze od rana sobie w tych hełmach biegają, w kamizelkach ćwiczą się, fikołki robią, strzelają i biegają po pasie taktycznym, a tutaj na kontrolę przyjeżdża sobie oczywiście jakimś tam honkerkiem pan majorek i zabiera sobie takiego pana poruczniczka do towarzystwa, żeby miał z kim szlugę zjarać, nie? I sobie patrzą i wyciągają wnioski, popatrzą tam wszyscy biegają, no konspekty sprawdzimy, to źle, tamto źle, nie? Nie o to chodzi, że ja bym jakimś tam jebniętym gościem, który się przypierdzielał do tego, bo wiedziałem jak jest na... Widziałem to z perspektywy dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, także później też nie pastwiłem się nad tymi osobami. Zresztą ja nie byłem tam głównym kontrolującym, bo gdzie tam porucznik zwykły będzie głównym kontrolującym, tylko do towarzystwa przyjechał, nie? A tam główny kontrolujący to może być na przykład pan major, już oficer starszy musi być, pan podpułkownik przyjeżdża na tę kontrolę i sobie skontroluje, ćwicza, a później są wyciągane wnioski i ten dowódca kompanii czy dowódca plutonu dostanie bęcki po głowie za to, że wszystko źle zorganizował i wszystko źle było zrobione, nie? Tak trochę śmiechowo to mówię, ale bardzo często to tak bywa, nie?
tutaj już z perspektywy tam kilku lat, no można się z tego pośmiać. Ci, co aktualnie są na tym etapie swojej wojskowej drogi, no to niestety ja tylko polecam, żeby zastosować kolejne wojskowe powiedzenie, czyli miej wyjebane, a będzie ci dane. No jak ktoś przyjedzie na kontrolę, no to przecież no, lepiej, żeby to po tobie spłynęło jak po kaczce i dalej robisz swoje, niż się będziesz przejmował i zawracał sobie głowy. No poszło, źle było, to było źle, później będzie dobrze, nie ma co się generalnie przejmować. Wyciągnąć wnioski i nie przejmować się jakimiś tam dziwnymi karami wojskowymi, bo zaraz będzie karanie oczywiście w tym wojsku. Nie tylko się kara szeregowych, ale też tutaj szeregowi, co oglądają, myślą, że oficerów się nie kara, a to jednak oficerów się kara, również podoficerów, chorążych się kara, wszystkich się kara. Także może tego nie widać z perspektywy szeregowego, że załóżmy dowódca kompanii dostał jakąś tam działę, czyli karę. Ale rzeczywiście tak to bywa, że i dowódcy plutonów dostają kary dyscyplinarne za to, że coś tam źle zorganizowali i dowódcy kompań dostają jakieś tam kary za to, że źle coś zorganizowali. No i szeregowi też dostają jakieś tam kary dyscyplinarne od swoich przełożonych, że coś tam źle mieli sznurówki zawiązane, nie? Także tak to wygląda. Jeszcze coś, jedna rzecz ciekawa odnośnie pracy w sztabie. No swój ten król, który siedzi na zamku, czyli dowódca jednostki wojskowej, dowódca brygady załóżmy, ma swojego pazia w postaci SPD, czyli teoretycznie to się rozwija ten skrót jako starszy podoficer dowództwa. O, teoretycznie starszy podoficer dowództwa, musiałem sobie przypomnieć, bo faktycznie żołnierze rozwijają ten skrót jako starszy podpierdalacz dowództwa, nie? Bo taki SPD ma za zadanie, załóżmy, być takim łącznikiem pomiędzy, bo to jest starszy podoficer dowództwa, jest takim łącznikiem pomiędzy podoficerami, tam szeregowymi, a dowódcą, czyli ma iść na zajęcia, podpytać, co tam jest, fajnie poklepać po pleckach, jakie macie tutaj problemy, jakie chcecie rozwiązania, może byście to chcieli, może byście tamto chcieli i ogólnie jest teoretycznie ma być takim fajnym misiaczkiem, a w praktyce jest tak, że rzeczywiście on to jest tym podpierdalaczem, że mówi, a to źle prowadził zajęcia, a tamto źle prowadził zajęcia, dowódco, tu ten się w ogóle nie nadaje do niczego, nie? Tamtemu trzeba dać nagrodę, temu trzeba dać nagrodę. No i taki ogólnie to jest. Oczywiście też się trafiałem normalni na tym stanowisku, ale ja tam miałem akurat okazję jednego znam normalnego, drugiego nienormalnego. Był taki piesek, co merdał tylko ogonkiem i się cieszył i tylko czekał. Im więcej ludzi podpierdzielił, nie, tym większą nagrodę od dowódcy dostał. Tak to kiedyś było z takim jednym podoficerem. Ale wiem, że są też normalni, tacy porządni fachowcy na stanowisku SPD, bo już wtedy nie są już podpierdalaczami, tylko są normalnie podoficerami, starszymi podoficerami dowództwa i tą swoją jakąś wypełniają, te swoje zadanie wypełniają bardzo dobrze. Ale wiem, że w niektórych jednostkach też tutaj kumple dzwonią i mówią, ty powiedz o tym SPD, nie? Bo to jest w wielu jednostkach właściwie się wybiera takiego podoficera na tego SPD, żeby tylko wszystkich podpierdzielał. No, w wielu jednostkach tak jest, w niektórych nie ma. Nieraz ten człowiek robi bardzo dobrą robotę dla jednostki wojskowej, dla podoficerów. Jest takim łącznikiem pomiędzy właśnie zamczyskiem, a tym plebsem, który tam ora pole, nie? Także tutaj myślę, że takie wesołe różnice, może nie dla wszystkich wesołe, na pewno dla mnie wesołe po tej z perspektywy tego, że już mnie nie ma w wojsku, to te różnice są takie dosyć wesołe i śmieszne. I mam nadzieję, że dla oglądających też są też te właśnie różnice też były śmieszne. Jeżeli film się podobał, oczywiście dajcie łapę w górę. Dajcie komentarz taktyczny albo napiszcie, jakie są wasze spostrzeżenia odnośnie tego, odnośnie pracy w sztabie, w zamczysku, a odnośnie pracy gdzieś tam w polu na taktyce, jako na pododdziale tym bojowym już, a nie czysta praca, wypastowane buciczki w sztabie. Także możecie to napisać, a jeżeli nie chcecie tego napisać, dajcie po prostu komentarz taktyczny dla zasięgów, subskrybujcie, będziecie na bieżąco z innymi materiałami. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Także dzięki. Cześć i czołem.